Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bo na Banco Chess Festival i w tym festiwalu biorę udział w turnieju Kaczko Szachów. Gramy 5 rund, jest 6 zawodników, którzy będą grali tempem 5 minut plus 4 sekundy. I za moment rozpocznę pierwszą partię. Będę grał z Jaskółem, z Tomkiem Jaskółką. Powiem szczerze, że. No jest to dla mnie duże wyzwanie, dlatego no jest to gra w szachy, ale z kaczką na szachownicy. I może być ciężko. Wiem, gdzie się tam blokuje, wiem mniej więcej, jak to działa. Wiem, że trzeba zbić króla, żeby wygrać partię. Ale nic poza tym. Żadnych strategii większych, więc wszystko będzie szło na czujka. Jest parę konceptów, na które można się nadziać. Myślisz, że czegoś bronisz, a za chwilę pojawia się kaczka i figura wisi. Tak, zakrzew K. To już odczułem, jak grałem partię towarzyską na normalnej szachownicy. Tak. To wiem, że jak na przykład wieża z hetmanem się rozciągają i zbijasz na przykład pionka blisko figury, która nie możecie zbić. No mówię tu o królu, no to kaczka zasłania, zbija hetmana i cześć. No tak, to jest możliwe. To się zgadza. Będzie kilka opcji. Słuchajcie, już zostało dosłownie chwila, 2 minuty u mnie, no 2,5, ale za chwilę już chyba zaproszę Tomka tutaj do gry. Pierwszą partię będę grał z Tomkiem Jaskółką, drugą partię będę grał z Piotrem Brodowskim, trzecią z Kacprem Polokiem, czwartą będę grał z, już mówię, z Krzyżanem, z Marcinem Krzyżanowskim, arcymistrzem, i ostatnią z gościem, z arcymistrzem z Niemiec. Nie znam, więc no cóż. Zobaczymy, jak będzie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie jeszcze na czacie, co dopiero docierają. Ok, słuchajcie, robię challenge'a z Tomkiem i zobaczę, czy już będziemy grali. Więc hop. Idzie temat do Tomka Jaskółki. A, musimy teraz zremisować. Tak, bo ja gram białymi, więc robimy draw, tak. Rematch. Ok, wszystko działa. No dobra, moi drodzy, jedziemy. Gram E4. Aha, kaczkę trzeba wstawić. Ok, to działa w ten sposób. Dobra. No to wiem już, o co chodzi w takim razie. I powodzenia życzę Tomkowi. Sobie życzę dobrej zabawy. Skoczek C6. Nie jeden zawodnik mi już tak grał. Więc już sobie kaczuszkę przestawiamy. Napiszę. Nie napiszę. Napiszę Tomkowi, że nie umiem w to grać, żeby się poczuł pewniej może. No to co, zbijam chyba tutaj i zostawiam kaczkę tutaj, tak? Pionek zdobyty, czy... No Tomek pewnie ma jakieś tam strategie swoje. Tak, jest czas dodawany, 5 plus 4. Powiem szczerze, z każdego remisu będę się bardzo, bardzo cieszył. Tak, zagramy. Poczekajcie, a to mi coś kombinuje tym skoczkiem. Może zagrać C4. C4 i kaczuszkę, gdzie ja tam wbiję, żebym się na coś nie nadział. A, mogę się nadziać, jak zagram C4. Bo mimo, że mata wlepić na D3, a to cwane, cwane to jest wszystko. To jest bardzo cwane. Dobra, gramy tak. I tak, nie mogę się tutaj na mata nadziać, absolutnie. 4 minuty mi już, słuchajcie, minuta mi już zeszła, za długo myślę, to trzeba dosyć szybciej grać. Szybciej trzeba grać, zdecydowanie. No niech będzie tak. Dobra, poszło bicie. Spoko. Zbijemy. Ach, to kaczka.
Szach, słuchajcie, no tak, blokuje mi końca. Normalna rzecz. Wystawimy sobie tutaj figurkę. Dobrze jest chyba w kaczkoszachach zrobić roszadę, z tego co dobrze kojarzę. Okej, Tomek mnie tutaj chce zamęczyć. Generalnie to nie wiem, czy tutaj tymi. A, no widzicie, i to jest właśnie to, o czym mówiłem. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Dobra, lecimy tak. Już mam po figurce. No to tak. To są te koncepty, kumam. Kumam. Obronił się, słusznie zresztą. Muszę chyba tutaj palnąć, czy gońcem? No nie wiem. Tu. Aha, ciężka sprawa. Bardzo ciężka sprawa, jak dla mnie. Czy zbić to gońcem, czy skoczkiem? Czas ucieka, a goniec mi już leci. Może tak. Jakiś remis bym chociaż jeden ugrał w tym całym turnieju. No może mi spokojnie zbić tutaj gońca, nic mu się nie stanie. Te związania to też nie działają, więc zdaję sobie sprawę, że lekko nie będzie. No właśnie, wysunąłem za bardzo gońca. Dokładnie. To, jak widać, jest błąd. Okej, okay, nieprzyjemne posunięcie, nieprzyjemne posunięcie. Zagrał mi pan Tomasz. Te skoczki są niezwykle groźne. Dobra, zagram tak i nie wiem, tak na przykład. Co mogłem cofnąć gońca? Kompletnie, powiem wam, nie ogarniam tej gry. Mogłem zapierać i grać skoczek F3, skoczek C3, goniec E2, goniec D7, próbować przynajmniej w ten sposób, ale to tak się gada, co nie? Nie pozwala mi zrobić roszady. Słusznie. Jak zagram tak, to co? Jak żyć? Jak żyć, jak grać? Figurka mniej. Biorę pionki, jak dają. Nie pozwolimy mu też na roszadę. Okej. Niebezpieczeństwa czyhają tutaj, słuchajcie. No gdzieś tam się muszę chyba nadziać na coś.
Zagram tak. Ten skoczek mi wisi. Okej. Może tak. No to ciekawe. Ciężka sprawa. A czas ucieka. Dobra, bije skoczka. On mi też zbije na F3. Skoczek był atakowany z dwóch stron. I to był problem. A, skoczek F6 mogłem zagrać, bo wtedy król musiałby się poruszyć. Źle zagrałem. Tak może hetman zbić na F7. Dokładnie. Dalej figura mniej. I minutka mi została. Tak, tutaj figury muszą przylegać do siebie. Dokładnie. Uciekam. Nie widzę innej koncepcji. Mam mało czasu, więc muszę się streszczać. To są triki, triki. Tak, wiem. Wiem, o co chodzi. Nie mogę tam wieży zbić, bo bym stracił hetmana. Aha. A jak zbiję tu, to co wtedy? Tu? Tu? No nie mogę. No właśnie. Próbujemy go tak zaatakować. No czasu mam mało w ogóle, bardzo mało czasu.
kompletnie nie wiem, jak zagrać, powiem wam szczerze. Sekund. Cześć, cześć, witam cię. No już nieraz się streamowało. Za mało czasu mam, za mało czasu. A, zbił mi pionka, super. Jakie to było proste. No żebym ja tutaj grał w kaczko szachy, no po prostu masakra. Mało jeszcze mam do tego czasu. Tam maty będą grozić. Znaczy maty, no król będzie atakowany za moment. A, tu mi bije pionka i robią się problemy. No właśnie. A, podstawiłem w tym momencie. Nic dobrego z tego nie będzie. Dokładnie. Może tak. Mój koniec jest bliski, moi drodzy. O rety, chyba dostaję w plombę. No właśnie, koniec. A nie, tak mogę. Jeszcze. Czyżby Jasku podstawił? Ojejku! Przesunęła mi się kaczka! Kaczka mi się przesunęła! No nie! Słuchajcie, no kaczkę miałem na E4 wstawić przecież, no! Rety! No nie wierzę po prostu, wiecie, no masakra jakaś, no! No dobra, trudno się mówi. Wychodzę stąd. A było już dobrze. Było dobrze, słuchajcie. Już tam przecież mogłem spokojnie zasłonić się, no bo mi się osunęła myszka, no. Ja cię kręcę. Ale widzicie, co się dzieje pod koniec, nie? Mimo straty figur dzieją się cuda. Ajajajajajajaj, Krzysztof. No dobra, będę musiał wygrać wszystkie partie do końca. Nie no, liczę na to, że chociaż nie przegram wszystkich, może w ten sposób. Dobrze, kolejna runda będzie z... Już mówię, z kim będzie kolejna runda. Z Viraldusem. Więc czekam na zaproszenie, ale to za dosłownie chyba 4 minutki. Ale było blisko. Ale było blisko, no. Emocje były, nie? Pod koniec. Ale się działo. Nie, no słuchajcie, dajcie mi tutaj ludzi na normalne szachy, no nawet arcymistrzów, no kaczko szachy. Złożę tutaj protest, słuchajcie. Nie, no się śmieję. Zawsze coś innego, jasne, zabawa. No ale zabawa, ale wiecie, zawsze tutaj o punkty się gra. Ajajaj. No szkoda. Szkoda mi tutaj pod koniec tego. No trudno się mówi. Czekamy cierpliwie.
kolejną rundkę. Okej. Jeszcze widzę, że grają. Mój przeciwnik gra. No, zawodowcy grają tutaj trochę w te kaczko-szachy. Należy mi skliknąć, naprawdę, no to już trzeba być geniuszem. Dom jeden nok. Dobre pytanie. Pracujesz gdzieś, czy utrzymujesz się z szachów? Zawsze ludzie mnie o to pytają. Tak, od 12 lat mam działalność gospodarczą, zwaną firmą. I uczę szachów, tak, dokładnie. Ale robię jeszcze różne rzeczy. Cały czas się rozwijam, więc robię różne rzeczy. No, ale głównie z szachów, tak, póki co. Tak, i odpowiem na drugie pytanie. Da się z tego żyć, da się. Zresztą udzielałem kiedyś też wywiadów na ten temat w internecie. Może nie było ich za dużo, ale były konkretne, więc można sobie poszukać, jeżeli cię to interesuje bardzo mocno. Ja cię kręcę. No naprawdę, w te kaczko-szachy to trzeba tutaj szybko decyzje podejmować. To nie jest takie proste. Jeszcze końcówki. Ajajaj. Jestem zniesmaczony tym misklikiem. No, ale też będzie turniej, słuchajcie, klasyczny, z pulą nagród wysoką, więc tam sobie już normalnie zagram w szachy. Również wystąpię. Dlaczego by nie? Dobra, i co teraz? Teraz chyba lecimy z kolejną partią. Czekam na zaproszenie. Tak, na długie ruchy. Tak, tak, cześć smoku. Cześć, cześć, cześć. Witam cię serdecznie. Jakub, cześć, witam cię. Czy pojawi mi się opcja, że mnie zaprosi do gry Viraldus? Mamy 16:20 i druga runda już powinna się zacząć. Przypomnę tylko, że teraz mamy eliminację i dwóch najlepszych zawodników gra w finale o nagrody pieniężne w tym turnieju. Pierwsze miejsce 750 zł, drugie miejsce 500 zł. Sponsorem tego wszystkiego jest firma Bonabanco, moi drodzy. Fajny festiwal online co roku już się tutaj nam utarł. Co ma teraz Broda zrobić? No zaprosić mnie do gry. Ja mogę zaprosić? No dobrze, to ja mogę go zaprosić. Poczekajcie, jeżeli ktoś go ma na czacie, to dajcie mu znać, że już go zapraszam. Viraldus Challenge, Viraldus. No dobra, ja gram czarnymi, więc... Nie, to będzie draw. Bo Viraldus gra...
Białymi. Trzeba się poddać? Mogę się poddać, bez znaczenia. Okej, jedziemy. Tak, to zagram jak Tomek Jaskółka. Podpatrzyłem jego dwa ruchy. Może mi wystarczy. Tam fajna pułapka. Fajna pułapka tam była. Okej. A, na długie ruchy trzeba uważać. Haha, już podstawiłem. A nie, tutaj Jasku też grał D5. I skoczek B4. No, zobaczcie. Tak. Uczymy się. Uczymy się od najlepszych. Skoczek B4. Choć nie wiem, czy to ma sens jakikolwiek. Ale spróbujemy. Tak, skoczki tu są sprytne. To wiem. Lepiej mieć skoczki w kaczkoszachach niż gońce. Dobra. Dobra, to zbijemy. Okej, cyk, cyk. W ten sposób zagramy. Już tu Broda obmyśla plan pewnie, jak mnie załatwić. Czat, co tam na czacie? O co chodzi? Kołnierzyk jest zwichrowany. A, przecież ja gram. Ja białymi miałem grać. Ach, okej. Dobra. Pomyliłem się. Sorry, to mój błąd, moi drodzy. Przepraszam. Byłem przekonany, że gram czarnymi, dlatego że poprzednia partia była białymi. Przepraszam. Przepraszam, brodę. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Oczywiście, przepraszam. Okej, no tam kilka ruchów było, to tam myślę, że nic się nie stało. Dobra. C5. O, to ciekawe. Okej, zagramy sobie pioneczkiem. Faktycznie białymi miałem grać. To co on wcześniej nie mówił? Aha, dobrze, to może ja nie zauważyłem. Dobra, wszystko działa. Wszystko już działa jak należy. Okej. Dobrze. Kaczka tutaj wskoczyła. Niech i tak będzie. Tak myślałem. Robimy roszadę.
I broda nie zrobi goniec G7. Broda uwielbia grać gońcem na G7. Uwielbia. Ale roszada jest. To jest chyba dobrze. Okej. Kumam to posunięcie, kumam. Niech będzie tak. Figury blisko siebie, oczywiście. Na no, ma dwa skoczki, a ja nie. Czy to jest wyznacznik sukcesu w tej pozycji? Może tak? Kaczka zawsze blokuje ruch. Król H1 chyba nikomu jeszcze nie zaszkodził. Sprytnie, sprytnie. On tu niczego nie podstawił. No i zobaczymy, zobaczymy, co tu się dalej wydarzy. Dobrze, goniec na e7. Teraz tak, jakoś mnie tutaj kusi, żeby coś w tym stylu zrobić. Skoczkiem wejść, może wymienić hetmany? No dobrze, zobaczymy. Pytanie, czy... Aha, bo tu hetmana zdobyć to będzie ciężko. Skoczek tutaj sobie czmychnął, sprytnie. Niech ja się zastanowię. Może. Aha, tu jakieś maty grożą. O jacie. Czekajcie, hetman F1. Nie, nie grożą, on skoczka E2, co ja w ogóle gadam. Hetman F1, skoczek tam, bicie. No dobra. Może tak? Bo wszystko się będzie zgadzać. Może mi wymienić hetmany. To się wszystko trzyma. Nie wymieni mi hetmanów, ok.
Tutaj już musi coś wymienić. Dziękuję bardzo, Digital. Okej. Teraz to już broda musi wymienić, nie ma opcji. Skoczek G3 blokuje mi tutaj opcje matowe, to jest w ogóle piękne. Tak, no zamierzam tutaj na YouTubie też to umieścić. Trochę to potrwa. Okej. Tak, i gdzieś muszę umieścić kaczkę, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Może tu. Udało się wymienić te hetmany, to dobrze. Dzięki temu H6, ok. Tak. Trzeba grać szybko, bo potem na czas można spróbować wywrzeć presję na przeciwniku. Blisko swojej figury. No widzicie, jakbym zagrał sobie z dwie partie wcześniej, trzy, trochę może bym tutaj ogarniał, ale tak już chyba nie jest źle. Okej. No dobrze. Okej. Może tak. Skoczek wyleciał, będzie chciał mi zrobić krzywdę. Okej, to trzeba jakoś tu obronić. Aha, to pionka mi skosi. Spryciarz z tego naszego kolegi. No obrona, co ja tutaj mogę więcej powiedzieć? Tak, zbiję gońca, no to chyba okej. Właśnie tego się obawiałem. Rada jeden musi bronić gońca. Tak, to skoczek będzie bardzo nieprzyjemną figurą. Ja wiem. Aha, dobrze, no to wchodzi mi tutaj. Słusznie zresztą. Teraz tak i tak. Przepraszam za odgłosy, po prostu tutaj jest głośno u mnie w domu, jeżeli coś słychać. Dobra. Bicie, wymiana gońców. No tu skoczki są zawsze lepsze. Co? Poświęcił, ale... A to ja mogę tak. Aha, zbije tu, on mi zbije. No dobra. Tak i... No mata przecież nie ma. Wiem, że muszę kaczką ruszyć. Broda poświęcił, nie? Tak, nie wiem, tak. No, zbije mi tu i zagra kaczką na F2.
No to jest pewne. Może to i dobre, bo skoczki są akurat chyba całkiem niezłe. Skoczki są niezłe. Okej. Spróbujemy się tak przyblokować. Królem trzeba będzie uciekać. No właśnie, goniec tutaj mój za bardzo też nie pogra. No dobra, zobaczymy co. Nie mogę wpuścić wieży do gry przede wszystkim. Oczywiście na G8. Ha, tędy będzie chciał przejść. No dobra. Nikt tędy to tędy, tak, możecie przyblokować. Tak i... Ja wiem, tak na przykład. Aj, podstawka. No widzicie. To jest właśnie to. Kurczę, no nie ogarniam, nie ogarniam, nie ogarniam. Zbije mi teraz na B2 skoczkiem. O, jeszcze lepiej zagrał, spoko. Teraz przyspieszamy. Przyspieszamy. W sumie ten ruch jest też bez sensu, ale mówię, że sobie ucieknie dokładnie. Ojej, ale podstawiam strasznie. No sprytnie gra ten pan Brodowski, trzeba przyznać, no sprytnie. Ja mam 8 sekund. Kurczę, fel. Oparcie tutaj związanie. Dobra, król G2. Coś chyba podstawiam teraz. Nie, nie podstawiam. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ile ruchów już zrobiliśmy? Sporo, nie? Dobra, na związanie, na związanie.
Aj, to związanie się nie uda do końca. Może remis? Panie Brodowski. No nie no, z remisem to będzie ciężko. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Cały czas na związaniach bazujemy. I takie to jest sobie tutaj granie. Uciekamy od szacha, ale cieszę się, że chociaż. O, pioneczka mi wziął. To dobrze wiedzieć. O, rety. No dobra, nie wiem, tak zagram. Trochę mam mało figur. Oho. Pozycja nieciekawa. Nieciekawa pozycja. Ładnie pograł. Dobra, trzeba zrezygnować. Nie ma co grać. Okej, okay. I kolejna gierka, tak? 16:40, czyli już powinna wystartować. Dobra. Czekam na zaproszenie od Kacpra. Tak, z Kacprem teraz gram. Tak, z Kacprem Czarnymi. Czy było znów dobrze? No nie wiem, wiecie. Na końcu już niestety czas powoduje te błędy największe. Trudna gierka. Nie ćwiczyłem nic specjalnie smoku przed tym turniejem. Kacper Polok. No dobra, to ja cię tam szukam szybko. No i co się dzieje? Nie wyszukuje mi Kacpra. Co chodzi? Okej, okay, jest. Kacper gra białymi. To tutaj trzeba. Jeszcze raz. Okej. Okay. Lecimy. Trzecia rundka. No, z Kacprem to się fajnie gra, nie? Skoczki wyprowadzone. Da się żyć, no. B3 zagrał mój przyjaciel. Dobrze, niech będzie tak. Nie, no, ranking 1666. Ja kolegi nie poznaję. Nieźle. Ale skoczka mu chociaż wymienię. Aj, tak. A skoczki są dobre. Tak. Zbijać pionkiem trzeba kacperek. Pełna zgoda.
No, z tym kolegą to dobrze mi się gra. Może zaproponuję mu remis, żeby nie mieć zera punktów tutaj w tym turnieju. Dobra, lecimy tak, tak. Tak, jedno jest pewne. W tej odmianie szachów trzeba grać krótkie ruchy. O, a sprytnie pograł koleżka. Chyba roszada jest możliwa. Ta kaczka wygląda trochę jak skoczek i może być niebezpieczna, ale tak naprawdę nie jest niebezpieczna. Skoczek D4, lecimy. Okej, okay. Myślę, że tutaj tym hetmanem może warto w końcu gdzieś uciec. Może tak. Nie, smoku, żartuję. Oczywiście, że nie chcę proponować remisu. Gramy. Właśnie ze skoczkami jest to ciekawe, że one są nierozłączne i nie można ich zablokować kaczką, dlatego one są silne. Mam tu prosty plan gry. Okej, kaczka wlazła, kaczka wlazła. Tak, zagramy. Naprawdę czasem tą kaczuchę można pomylić ze skoczkiem. Kacper oddaje wieżę. Ja tę wieżę w sumie nie wiem. Nie no, wziąć trzeba. Trzeba wziąć wieżę. Jak dają wieżę, to biorę. A nie, pionka mogą jeszcze wziąć. No dobra, nieistotne. Poszło. Poszło w świat. Okej, tutaj. No to tak sobie zaplanowałem. Blokada, okej. A Hatumi jeszcze atakuje. Skubaniutki. A to ładnie zagrał. Tak, zagramy. O tak, skoczek w centrum jest groźną figurą. Będzie tak. Ma długi ruch pionkiem. Haha, skoczka mi złapał. O rety. No skoczka mi złapał. No nie, Kacper, dlaczego ty mi zrobiłeś to po prostu? Dlaczego ty mi to zrobiłeś? Skoczek nie ma ucieczki. No tak, to trzeba główkować. Na tym czasie to wariactwo. No, zawsze się tak mówi, jak się przegrywa, co nie? Skąd my to znamy? Ale zaraz, mogę przecież jeszcze tak ruszyć. Jest opcja ucieczki, znalazłem, bo skoczek tutaj też wisi. Uf, słuchajcie, uf. Ten hetman niech sobie wjeżdża. Bije pionka, czemu nie? Hetman niegroźny. Dobrze, co dalej?
można f5 może zagrać. Aha, tak się królem poruszyłeś, drogi kolego. Dobrze, tutaj ci nie puścimy wieży. Na razie c5. Ha, dobrze, dobrze, f4 nie działa. Działa czy nie? Chce mi dać mata. Tak. Tak. H5 zagrał, to ciekawe. Chce mi dać mata, skubaniutki. Chce mi ewidentnie dać mata. No dobra, uciekam. Po prostu uciekam królem. Dlaczego by nie? Tak. Tak i tak. Mógłby być rewanż w zwykłe szachy. Okej. Dziwna pozycja. Kompletnie niestandardowa, bo w zwykłe szachy naprawdę się gra ciężko. Przepraszam, w kaczko szachy się dla mnie... Ojej, nie tu ruszyłem. A nie, co? Dobrze, 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 dobrze. Przepraszam, bo zapomniałem, że kaczka nie jest koczek. Coś mi się tutaj już w głowie przestawia. Speedrunie 3.0, czy do uszuści? Wiesz co, ktoś mi się chyba już tam już nawinął, jakiś 1900 podobno. Ktoś już mi się nawinął. Wiecie co, ja się dziwię, że Kacper nie gra F4 w sumie. Tak zagraję. Zobaczymy, jak zareaguje. Zapewne są tu jakieś strategie już obmyślane. W każdej grze te strategie się pojawiają. Goniec jest aktywny, co nie? Wie, że nie chcę mu dać wprowadzić. Koczka wstawi, to znaczy kaczkę wstawi na D5 teraz. A goniec mi jeszcze wisi. A nie, zaraz, gdzie on był, tą kaczką wcześniej? A, okej, okay, tutaj. Dobra, dobra. Tak i tak sobie zagramy. Ciekawe, co Kacper powie na takie posunięcie. Powiedział chyba ciekawie. No dobra, to... Tak?
W takich sytuacjach też człowiek szuka mata, ale tu mata nie dajemy, tu zbijamy króla, prawda? No właśnie. Blisko trzeba grać, blisko trzeba grać. W sumie zamurowałem się tymi wieżami tutaj. Chyba zupełnie niepotrzebnie. O, a zaraz. Chwila, chwila, to jest trochę taktyki w ogóle teraz. Orety. Mogę zbić na D2, on zbije. Tylko gdzie ja kaczkę postawię, będzie szach. Aha, no dobra. O tak, bije, bije. I kaczka, nie wiem, tu. Ha, obronił się, skubany. Dobra, ale mogę zbić tutaj. No tak. I tutaj może coś się uda. No tak, pionki są opcją do zbijania pionków, więc jest szansa jakakolwiek w tych pozycjach, żeby. Dobra. Tam jakieś maty grożą. Biorę gońca. No dobra. Biorę gońca, potem mogę wziąć tego pionka na H6. No jakby były to zwykłe szachy, no to wiadomo, że tu jest easy już, co nie? A z kaczuszką jeszcze wszystko możliwe, ale Kacper ma mało czasu. Co mnie cieszy. Panie Kacper. Zbijam kolejnego pionka. Tak sobie zagramy. Rozciągniemy hetmana. No właśnie. Tak. Szach groźny. O, chętnie wezmę hetmana. Tego, hetmana. Wieżę. Wieżę. Szach. Podwójny. Czy to coś zmienia? Zmienia. Tak i tak. Ja biorę hetmana, bo może zbić mi wieżę i zasłonić kaczką, ale biorę hetmana wtedy. Jakiegoś pata nie dał przypadkiem, już w sumie nie wiem. Jak tu dać mata? A mata nie ma, co nie? Trzeba zbić króla. Orety, panie Kacper, nie męcz pan. Co ja zrobiłem? Przecież czemu ja króla nie zbiłem? To mi zbije króla i przegrywam, nie? Król może zbić króla? Się nie dzieje, co nie? Zapomniałem, że król do króla może podejść. No mnie po prostu zgłupiałem, co nie? Ale to jest myślenie głupie. No, szukałem mata, co nie? No nie, no bez sensu w ogóle. Kurczę. No nie. No to jest magia tych kaczkoszachów. No niesamowite, no. No dobra, trudno, jedziemy dalej. No z kim ja tam gram dalej? Z krzyżanem białymi. Dobra, gramy.
No nie, po prostu nie wierzę. No nie wierzę. No nie. No nie. Chwila, bo się rozkojarzyłem. Gra jeszcze raz. Ojejku. Oj, poczekajcie, aż zgłupiałem. To się Kacperos będzie ze mnie śmiał. Jedno jest pewne, w finale mnie nie będzie. A, szachy czteroosobowe, inne warianty, dobra. Okej. Szukam krzyżana. Okej. Krzyżan 9-4. Lecimy. Ja chyba gram białymi z tego co wiem. Okej, no to go. No ale widzieliście jaki cwaniak podszedł mi królem pod kula. Wystarczyło, że ja zbijam króla i wygrywam partię. No po prostu jaja jakieś, no. Po prostu jaja. Kacper po prostu wykorzystał moją nieznajomość teorii w kaczkoszachy. Ja wiedziałem, że wygrywa wybicie króla, no ale tak zagrać. Dobrze. O rety. Król G8 i po prostu mi zbił króla. Oj, no to tylko w ogóle w necie takie rzeczy. Będzie tak. Dodam teraz dwóch arcymistrzów na koniec. Więc wypadałoby chyba ich ograć, co nie? Ha, i tutaj znowu mi złapie tego gońca. Spoko. No to niech łapie. Trudno. Święcę figurę. Nie, no tym wyjście tym gońcem faktycznie było fatalne. To się przyznaję bez bicia. Złapałem się tak samo jak z Jaskółem. Okej, robię tak. Zniesmaczony jestem poprzednią partią. Bardzo zniesmaczony. Nie, no to są żarty jakieś. Już przegrywam. Już przegrywam, dlatego że gdziekolwiek nie zagram, muszę gdzieś odstawić kaczkę i dostaję mata. Ale nie, poczekajcie, nie do końca. Jeszcze się bronię. A nie, nie bronię się, bo tutaj zasłona. A, no, jeszcze się bronię chyba. Kaczka jeszcze chyba mnie broni. Nie, kaczka mnie nie broni. Dobra, dzięki. Szybka akcja. No, przynajmniej nie bolało aż tak bardzo jak z Kacprem Polokiem. Rewelacyjny wynik, moi drodzy. Mam 0 punktów na 4 partie. O, rety. Nie wiem, co powiedzieć. Nic nie będę mówił, po prostu przegrałem. Cierpliwie poczekamy sobie na kolejną rundkę. Ostatnią. Rundę numer 5 za moment. Za sekundkę do Was wracam w takim razie.
G7. Przyznam, że ta jego gra robi wrażenie.
No dobrze, moi drodzy, wracamy do ostatniej partii. Już tutaj challenge robię z zawodnikiem z Niemiec. Partia numer 5, ostatnia w tym turnieju. Idzie mi wyśmienicie, 4 jajeczka. No ale to tak jest, jak się gra praktycznie pierwszy raz w coś nowego. Ja gram kolorem czarnym, więc musimy zrobić. Okej, draw. Ja gram czarnymi. Dobra, ostatnia partia. Lecimy. O honor. A jak się nie uda, to w sumie nie wiem, co powiedzieć. Dobrze, E4. Sprytnie, sprytnie. Już mnie atakują. Dobra, skoczek D5. Będzie C4, będzie mnie gonił? Może nie. D6. Coś tam powalczymy o centrum. Właśnie, to nie są takie typowe szachy. Dokładnie. Gdzie ja już stracę skoczka. To jest nieprawdopodobne. Tak łatwo. Za łatwo. Za łatwo to idzie. Zbyt łatwo. Tak, wiem, że Jasku z nim wygrał. Wiem. To bardzo dobrze, że wygrał. No, trzeba się cieszyć. No Jasku tam trzaskał chyba w to kaczko szachy trochę. No wiecie, no. Bardzo dobrze, cieszę się. No, niech wygrywa chłopak wszystko. Czy na pewno będzie w finale? No to super. Bo pierwsze dwa miejsca są, grają finał i mają zapewnione też nagrody. Więc bardzo fajnie. A co tutaj się u mnie wydarzy, to nie wiem. W sumie powiem wam szczerze. Odbiję pionka. Jest bicie w przelocie w kaczko szachach? No właśnie, ciekawe, czy jest bicie w przelocie w kaczko szachach, bo ja zapomniałem, że jak Kacper Polak podchodził królem do mojego króla, to nie wiedziałem, że coś takiego jest. W ogóle nie zwróciłem uwagi, że tam król podchodzi do króla. Coś nieprawdopodobnego. Okej. No tak, bijesz mi tutaj, bijesz mi tutaj, tak, no tak. Niech będzie bicie tej pionka. To jeszcze skoczka na F3 wezmę. Kolejny kurs szachowe kaczki. Absolutnie się tego nie podejmuję. Na żaden kurs szachowe kaczki. Nie ma opcji. Dobra, bez figury da się grać. Da się grać w kaczko szachy bez figury. Hop. Okej. Najgorsze właśnie jest to, że jak już zrobisz ruch, to nie możesz go cofnąć.
To też jest w sumie mądre. Bo tylko musisz dostawić wtedy kaczuchę gdzieś. Dobra, zbiję chociaż jednego pionka w centrum. To jakiś plus. Hetman A4 chyba jest dobre. O, jednak tak nie zagrał. To tak zrobimy. Roszadę. Dlaczego by nie? Jednak to jest tak, grasz normalne szachy, to wiesz mniej więcej o co chodzi, czujesz to. Kurczę. A tutaj... Nie wiadomo jak grać. Dobra, E6. Cześć, pulpny, cześć, cześć. No i będzie tak. Przynajmniej mam lepszy czas. O, są jakieś plusy. Hetman sobie uciekł. Dobrze. Okej, no B5 chyba trzeba grać. A co by było, jakbym miał tutaj jeszcze figurę? Byłoby pięknie. Niech będzie tak. Może hetman H3 postraszyć. Tak, zbije mi wieżą na C7. No zbije. Może zbić, to prawda. Może tak. Postraszymy tego króla. A, zbije mi, zasłoni się tym, ale dobra, mam plan na to. Oddanie piona. On zbije gońcem, a ja goniec E5 chcę zagrać. O tak. Dokładnie. Nie, skoczek, kaczka na D6 powinna iść. A nie, bo wieżą mogę zbić, dobra. To nie jest chyba tak źle. Chcę na H2 walnąć. Kaczucha jest straszna. Ale zaskoczyłem arcymistrza. Czy mogłem się zastanowić jeszcze nad właśnie kaczką, bo jak zagra końcem na D6. Aha, tam ma zasłonę. Okej, okay, no tak. Bo blisko siedzi. Faktycznie. Ale mam plan. Tak i tak. I teraz on musi zbić tu. Zasłonić się tam, ja wezmę na B2, zasłonię kaczkę na D2 i będą dwie groźby. Dobra, jest bicie, hop. I są dwie groźby teraz, zbicie hetmana i na H2.
A nie, nie ma, ale mogę zbić tu. I tak mogę zagrać. Czyżbym miał lepszą pozycję? Na pewno mata na H2 nie ma. To jest pewne. Okej. Tak zasłonimy. Może H5. H4. Ale nie, co to mi da? Przecież tu kaczka chodzi. Ciągle myślę, że to jest skoczek, co nie? Chwila, zastanówmy się. Tak. Czy na F5 zagrać? Na F5 może być ciekawe posunięcie. Tak zasłonimy. Straszymy znowu związaniem. To co, bijemy tu i kaczuszka gdzieś tutaj, nie? Grozi wzięcie wieży, kaczka tu. No to tak. Ha, ha, ha. To jest właśnie to, słuchajcie. Chyba mi się uda wygrać. Coś tak czuję, że mi się uda wygrać, moi drodzy. Jest! Wygrałem! I to z arcymistrzem. Wstydu nie ma, moi drodzy. Nie ma wstydu. Nie ma wstydu. Krzysztof zdobył jeden punkt. Krzysztof zdobył jeden punkt. Hurra! No dobra, powiem wam szczerze, jestem przeszczęśliwy, że udało mi się wygrać jedną partię, naprawdę. Ajajaj. No dobra, cóż, gratuluję zwycięzcom. Dwa pierwsze miejsca będą walczyć w finale. A ja się z wami żegnam pięknie, także dziękuję. Jeszcze was tutaj przekieruję do Mateusza Bartla.